ósmy, oświadczenie, komunikaty. Pani radna Stawryjowa. Ja chciałam zapytać, czy w tym okresie były jakieś spotkania zarządu, czy innym radnym z mediami? Z mediami bardzo często są jakieś spotkania, dzwonią dziennikarze, pytają o różne, rzeczy. Ale czy spotkania były tego typu, że jakiś wywiad udzielony, film nakręcony? Filmu żeśmy nie nakręcali, bo nie wiem, czy media nakręcają z nami. Ja przynajmniej nie byłem w żadnym filmie, wywiadu również żadnego w tym czasie nie uczestniczyłem, więc nie byłem zapraszany na wywiad. Jeżeli o to chodzi, to takich rzeczy nie były. A media, proszę Państwa, cały czas pytają o różne sprawy, które dotyczą. Zgłaszają się dziennikarze, którzy są z prasy, którzy są z radia, którzy są z telewizji. Więc to tak, żadnych filmów ani wywiadów, na które bylibyśmy w jakiś tam szczególny sposób osobiście zapraszany członkowie zarządu. Ja osobiście nie słyszałem, żeby ktoś udzielał takiego osobistego wywiadu. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze w oświadczeniu komunikatach jakieś pytania? Panie Przewodniczący, ja chciałam się zapytać o taką rzecz. Do mnie dochodzą informacje dotyczące MCF-u. Tam jest nowa dyrekcja i robi nowe porządki. Ludzi wyrzucają prawie, że można powiedzieć. Jest stosowany zamek mobbing. Ludzie są zastraszani. I jest źle, po prostu jest źle, bo działalność tych poszczególnych zespołów, które tam są od lat, są ludzie, po prostu są zagrożeni i tam się im mówi, że będą balety, że będą różne inne, a oni tam są właściwie niepotrzebni prawdopodobnie z tego co wiem. No i oficjalnie ci ludzie nie będą występowali tutaj w Radzie, bo się po prostu boją. No. Są poszczególne rozmowy z tymi ludźmi, żeby się uspokoili, żeby nie interweniowali, bo wylecą. Było zresztą 35-lecie teraz. 30-lecie. No ale zespołów tam były 35-lecie zespołów i były występy. Nikogo nie było z dyrekcji, co zresztą Urząd Miasta też doszczekł. No to nie wiem o co tu chodzi, bo tu się walczy o muzeum, a tu mamy NCR i takie rzeczy się dzieją. No uważam, że czy należałoby się tą sprawą zainteresować, bo ja wiem, że jak przychodzi do pana. Jaki zespół chodzi? W ogóle chodzi o całość. Była sprawa powiedzmy, jak to się nazywa, bo w tej chwili wyleciało, co tam się siłownia. Siłownia wypowiedział po 17 latach pracownikowi. Teraz zespoły są różne, plastyczne, taneczne i tak dalej. Są różne komórki artystyczne i oni czują się zagrożeni pracownicy, którzy to prowadzą. Konkretnie o to chodzi. No i należałoby się może przyglądać, może to nie teraz w marszu wszystkich, że tak powiem, wymieniać, bo jeżeli się sprawdzi przez tyle lat, no to jak można ludzi pozbawiać pracy i jednocześnie zagrożeni. Ludzie są, przede wszystkim rodzice są w stresie, no w stresie. No dzieci, które uczestniczą w zespole. Ale w jakim zespole? No różne są zespoły taneczne, zespoły plastyczne. Są dwa zespoły taneczne w ręce. No to wiadomo o co chodzi. Nowa Huta, który jak Państwo wiecie wspomagamy, rozwija się normalnie, funkcjonuje. Był tutaj szef tego zespołu u nas, przyszedł, powiedział jak sprawa wygląda, poprosił o to, żebyśmy wspomagali. Dzielnice Nowogódzkiego wspomagają, również uzyskuje dotacje z innych, że nie słyszałem, żeby ten zespół był zagrożony, uzyskują dotacje z innych źródeł także i doskonale prosperują, znaczy doskonale, po prostu prosperują, bo bodajże na początku stycznia był koncert tego zespołu, Nowa Huta. Jest jeszcze zespół kamernicy, którzy prezentują jak gdyby dorobek kultury góralskiej, ludowej. I on obchodził niedawno też swój jubileusz. No właśnie, są też zagrożeni, oni się mają sponsoring, także rodzice płacą dosyć wysokie koszty. Płacą. Ale to zawsze tak było, że rodzice płacą. Ale w tej chwili to jest zagrożone i prawdopodobnie w to do tego. Wszystko było. Są w ogóle. A to dyrektor.
Przez pana Grzyba i tak przez tego drugiego dyrektora, jak on się nazywa. Nie jest to na pewno pan z tej partii. Akurat pani radna nie jest. I nie ma nic wspólnego z tą partią, z tego co ja wiem, ale to ja tylko to prostuję. Ale to jest istotne, proszę państwa, ja powiem w ten sposób. Że przyszedł dyrektor, ma swoją wizję związaną z działalnością ENCEG-u, z tego co ja wiem. ENCEG działa dość prężnie. Odbywają się przeróżne nowe imprezy, które są realizowane w ENCEG-u, aby ożywić to miejsce. I to pewnie państwo radni zauważyliście, że w ciągu tamtego roku w ENCEG-u odbyło się 5 tematycznych festiwali. Również odbywają się nowe rzeczy, chociażby spotkania kabaretowe, które niedawno się rozpoczęły, a które będą kontynuowane. ENCEG został dofinansowany na ten rok w zakresie przeprowadzenia prac remontowych związanych z budynkiem. Państwo radni byliście na spotkaniu z panem dyrektorem Grzybem. Przedstawiał wam sytuację, jak wygląda dzisiaj ENCEG, jakie osoby są, jak będzie przebiegała restrukturyzacja związana z działalnością tego ośrodka kultury. Co stoi przed ENCEG-iem, aby był on taką jednostką, która będzie oddziaływała nie tylko i wyłącznie na Nową Hutę, ale także będzie oddziaływała na cały Kraków, a może jeszcze dalej. Została otworzona scena impresariatu, jak państwo wiecie. No to wszyscy państwo, członkowie Komisji Kultury, o tym wiecie. Jeżeli jest potrzeba, aby spotkać się z dyrekcją ENCEG-u po raz kolejny, proszę tylko pani przewodnicząca zgłosić. Ja zaproszę pana dyrektora na komisję, abyście państwo mogli porozmawiać. Powiem, że byliście w ENCEG-u i te informacje, które ja przekazuję, to nic nowego nad to, co już przekazał pan dyrektor, jak i również w naszym biuletynie też te informacje były przekazywane ogółowi mieszkańców. Ja powiem szczerze, że słyszałem same pochlebne rzeczy dotyczące dzisiaj rozruszania ENCEG-u i rzeczy, które się w nim odbywają. Dlatego najlepiej u źródła wyjaśnić sytuację dotyczącą tych niepokojących głosów, które pani radna ma. Jak najbardziej myślę, że pana dyrektora Grzyba można zaprosić na posiedzenie komisji. Państwo byliście u niego, teraz pan dyrektor przyjdzie na posiedzenie. Na posiedzenie komisji. Ja na pewno mam wizję na młodego człowieka i bardzo dobrze, ale nie należy likwidować to, co zostało już stworzone. Ja myślę, że pani radna najlepiej jest wysłuchać obu stron i tej, która jest zaniepokojona i tej, która jest po drugiej stronie. Bo tak jak mówię, w zakresie zespołu Nowa Huta rozmawialiśmy i działania, jak państwo wiecie, są pozytywne. Czy ktoś z państwa jeszcze poświadczenia i komunikatach? Bardzo proszę. Chciałam taką dość przykrą sprawę, ponieważ głosowaliśmy 2 sesje temu na temat zmniejszenia ilości sprzedaży alkoholu, koncesji na terenie, to dotyczyło Huta, chcieliśmy, żeby było w ogóle w mieście Krakowie. Niestety Rada Miasta Krakowa przegłosowała, że jeszcze zostanie zwiększona ta ilość. No i chciałam powiedzieć, że bardzo przykro było patrzeć, że co po niektórzy radni z Nowej Huty też się przychylili do głosowania. Nie żadno. Zobaczcie sobie na głosowanie, ja nie mówię nazwiska. Wyniki są na to właściwie napadające. I oby jak najdłużej.
Proszę Państwa, w takim wypadku kolejne oświadczenia komunika. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, Szanowni Państwo, ja chciałbym zabrać głos z oświadczeniem komunikata. Chciałbym Państwa poinformować, że w ostatni wtorek odbył się pogrzeb radnego dzielnicy 18 pana Piotra Jakodzińskiego. Był to radny w kadencji 98-2002. Niektórzy z Państwa radnych, którzy tutaj siedzicie, na pewno znaliście pana Piotra Jakodzińskiego. No, zmarł po ciężkiej, długotrwałej chorobie. Pogrzeb odbył się, msza święta została odprawiona w kościele parafialnym w Leszowie i został wprowadzony na cmentarz w Leszowie. Bardzo proszę o powstanie. Czcimy minutę ciszy. Pana radnego Jakodzińskiego. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już nikogo oświadczenia w komunikatach, zamykam, proszę Państwa, punkt 8. Otwieram punkt 9. Ustalenie terminu następnej sesji. Szanowni Państwo, następna sesja odbędzie się 17 lutego o godzinie 18. Wszystkich Państwa zgodnie z listą obecności uważam za powiadomionych. Kiedy były wolne wnioski składane na piśmie? Przed policją. 10. Następnie zamykam 42 sesję Rady 18. Nowa Guta Miasta Krakowa zwołaną na 27 stycznia 2014 roku. Dziękuję wszystkim Państwu radnym za nieobecność.